115. rocznicę powstania obchodziła Przeworska Kolej Dojazdowa Pogórzanin. Z tej okazji 29 września została zorganizowana uroczystość jubileuszowa. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi chcących zobaczyć m.in. żołnierzy Franciszka Józefa oraz armatę, z której zostały oddane strzały. Anna Schmidt-Rodziewicz opowiedziała o dofinansowaniu i modernizacji kolejki. Za nami też ważne decyzje, które ogłaszaliśmy kilka tygodni temu, które ogłosił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Kolejka zostanie dofinansowana. Ogromny remont, modernizacja, która z pewnością jeszcze uatrakcyjni te przejazdy i stanie się ważnym elementem na mapie turystycznej powiatu przeworskiego i tej części naszego województwa. Ja przypomnę, że to inwestycja, która opiewana 20 milionów złotych, z czego 14 milionów to dotacja samorządu województwa podkarpackiego, ogromne wsparcie, które z pewnością uatrakcyjni te przyjazdy, uatrakcyjni powiat, przyciągnie turystów. Bardzo się z tego cieszymy, zwłaszcza, że jak wynika z danych, które podaje starostwo, w tym roku padł już rekord przejazdów. Kolejka cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a po remoncie, po modernizacji myślę, że tych pasażerów, dla których jest to i będzie niewątpliwie atrakcja, będzie jeszcze więcej. Starosta przeworski Bogusław Urban odniósł się przede wszystkim do promocji kolejki wąskotorowej oraz opowiedział o prognozach na przyszłość. Proszę Państwa, bardzo ważne decyzje w tym roku zapadły w kwestii naszej kolei wąskotorowej. W roku 2019 przyłożyliśmy olbrzymią wagę do promocji, ponieważ promocja jest podstawą rozwoju naszej bazy turystycznej, a kolejka wpisuje się w prognozy nie tylko powiatu przeworskiego, ale również województwa podkarpackiego, więc w tym roku nade wszystko promocja, zwiększenie liczby przyjazdów oraz starania o dodatkowe środki pieniężne z Urzędu Marszałkowskiego. Perspektywy dla nas są bardzo dobre. W następnym roku będziemy musieli absorbować te środki, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Jest to kwota ponad 14 milionów złotych. Będziemy musieli rozpocząć współpracę z samorządami gminnymi, którzy też deklarowali przyłączenie się do naszej inicjatywy turystycznej. I ta inwestycja musi zamknąć się kwotą ponad 20 milionów złotych. W następnym roku, to jest 20, planujemy rozpoczęcie przetargów, a sama realizacja inwestycji to będzie rok 2021-2022. Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu przeworskiego i nie tylko będą bardzo zadowoleni z tej oferty turystycznej. Będziemy budować markę powiatu przeworskiego, jak i województwa podkarpackiego. Wiceprzewodniczący powiatu przeworskiego oraz kierownik przeworskiej kolei dojazdowej Paweł Tworek opowiedział o atrakcjach dostępnych dla uczestników obchodu jubileuszu kolejki. Przygotowaliśmy wiele atrakcji na dzisiejszy przejazd. W końcu to są urodziny Pogórzanina, 115. Także nie lada rocznica, ale przede wszystkim ten przejazd, jubileuszowy przejazd, ma formę pikniku, takiego pikniku turystyczno-rekreacyjnego. Chcemy zarówno promować samego Pogórzanina, jak również, jaką jest niewątpliwie atrakcją dla całego powiatu przeworskiego, jak i myślę tutaj województwa, jak również w aktywny tryb spędzania czasu. Jest niedziela, piękną pogodę mamy, czeka nas rekonstrukcja historyczna z czasów austriackich, bo to Austriacy budowali tą linię kolejową. Na miejscu, na Błękitnym Sanie, będziemy dobrze się bawić, troszeczkę kultury, coś dobrego zjemy i myślę, że tak miło spędzimy tą niedzielę. Uczestnik rekonstrukcji opowiedział o przygotowaniu do inscenizacji potyczki. Takie mniejsze widowiska to przygotowujemy w dosyć szybkim tempie, prawda? No, ściągnęliśmy tutaj kolegów z armatą, prawda? Też troszeczkę broni strzelającej, więc przygotowania, że tak powiem, poszły bardzo sprawnie. Najmłodszym uczestnikom bardzo podobała się przejażdżka kolejką. Byli oni również zadowoleni z pozostałych atrakcji. Taka pani udawała, że była pielęgniarką i dawała nam różne bandaże. Na przykład jeden raz miałam na nodze i dawała nam też na palec, dawała sztuczną krew i nam malowała nas. Podobało mi się to, że przejeżdżaliśmy przez tunel i że było ciemno i że wojsko strzelało. Mi się podobało to, jak strzelali, bo wtedy były takie wybuchy, strzały,
No ale troszeczkę się bałem. Uroczystość uświetnił występ Przeworskiej Kapeli Podwórkowej Beka, który w tym roku świętuje swoje 25-lecie działalności. Na koniec przypomnijmy wraz z najmłodszymi, z jakiej okazji zorganizowano to wyjątkowe wydarzenie. A było to... Co 15 lat Pogórzanina!